Kurczę, ale tu jest ładnie. I leciałem ostatnio samolotem i pomyślałem sobie podczas startu, że jest to w pewnym sensie doświadczenie magiczne. Znaczy, mimo świadomości tego, jak absurdalnie bezpieczne są samoloty, to nadal ludzie czują się bezpieczniej podróżując samochodami albo, nie wiem, rowerami. Jest to dla nas tak nienaturalne, że czujemy przed tym jakiś taki instynktowny strach. I wiecie, mamy pod sobą wielką, genialną podbudowę teoretyczną, tak? Mamy wielkie, genialne teorie, które pozwalają nam konstruować samoloty, tak? Urządzenia, które pozwalają nam dosłownie latać. Jakby, jak absurdalne to jest. To, kiedy pomyśli się o tym troszeczkę inaczej, zaczyna to się wydawać, jakby to była w ogóle, jakby technologia dawała nam pewne supermoce, nie? Jakby, wyobrażacie, latać, to nadal powiedzenie tego, że jesteśmy w stanie latać i jest to normalne, brzmi totalnie abstrakcyjnie, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. I zacząłem sobie myśleć o tym, o czym mówił Isaac Newton, że stoimy na ramionach olbrzymów, tak? Czyli pod naszą aktualną cywilizacją, tak? Ona stoi na tej podbudowie wielkich teorii i wielkiej, w tym wypadku wielkiej technologii i tak dalej, wielkiej kultury. I zacząłem się zastanawiać, co do tego mniej więcej prowadzi i jak możemy najlepiej wykorzystywać, najbardziej efektywnie wykorzystywać potencjał. Ja generalnie mam wrażenie w swoim życiu bardzo wielką obsesję na punkcie efektywności i przez większość czasu, kiedy pracuję, dosłownie potrafię mieć włączony stoper przez prawie cały dzień i odmierzać co do minuty większość czynności, które wykonuję, żeby żadna nie wymknęła się przypadkiem spod kontroli i żeby każda czynność, którą sobie zaplanowałem, była na 100% wykonana, nie? I to jest w pewnym sensie też coś świetnego, że zwiększenie efektywności w pewnym sensie poszerza nasz świat, nie? Wszyscy mamy, w dobie zawsze będą 24 godziny, ale możemy je zupełnie inaczej wykorzystać, czyli tym samym robiąc więcej, z mniejszym wysiłkiem czasami, albo większym wysiłkiem, ale w krótszym okresie czasu, poszerzamy sferę naszych możliwości, nie? Jestem w stanie zrobić więcej z tej samej ilości dostępnych zasobów, nie? Czyli w pewnym sensie stworzyć coś z niczego, zwiększając swoją efektywność czy efektywność organizacji. I wydaje mi się, że na poziomie jednostkowym to jest fantastyczna rzecz i to jest w pewnym sensie konieczność, nie? Żeby ciągle starać się pracować nad sobą i nad czynnościami, które wykonujemy. Ale pomyślałem, co mogą robić olbrzymy, albo ludzie, którzy mają aspiracje, żeby takimi olbrzymami się stać. I wydaje mi się, że przynajmniej ja doszedłem do takiego wniosku, może jest idiotyczny, zapraszam do sekcji komentarzy, ale ja tak pomyślałem, że olbrzymy w pewnym sensie tworzą replikowalne systemy, tak? Generalnie tworzą systemy albo replikowalne schematy zachowania, które pozwalają nie tylko zwiększyć jakąś jednostkową efektywność, ale na przykład zrobić to w skali całego społeczeństwa albo w skali organizacji, nie? Czyli w pewnym sensie ja mogę zwiększać swoją efektywność w kółko jako jednostka, jako pojedyncza osoba, ale jeżeli jestem w stanie to zrobić w skali, po prostu w większej skali, tak? Rozprzestrzenić jakąś myśl czy jakiś schemat działania, to wtedy znacząco zwiększam taką ogólnie pojętą efektywność społeczeństwa. Popatrzmy na parę przykładów, bo to, co mi przychodzi pierwsze do głowy, to na przykład taki Amazon, nie? Można być bardzo efektywnym sprzedawcą i specjalizować się w sprzedaży, tak? Żeby sprzedawać możliwie najwięcej produktów po możliwie najlepszych cenach. I okej, można być świetnym sprzedawcą, ale
jeden z najlepszych sprzedawców na świecie, czyli mam wrażenie, można łatwo powiedzieć, że jest to Jeff Bezos, nie stworzył, on wcale nie sprzedaje bezpośrednio produktów, on zaczynał od sprzedawania książek samodzielnie, tak, rozwożenia ich we własnym samochodzie do swoich klientów, ale po pewnym czasie stworzył replikowalny schemat działania, który może być powielany przez sprzedawców na jego platformie, tak? Czyli w pewnym sensie praktyki, które on wykorzystywał, są teraz wykorzystywane przez szeroką grupę ludzi do ogólnego zwiększenia efektywności, w tym wypadku wymiany towarów, nie? Tak samo pomyślałem sobie o takiej największej olimpiadzie w Polsce, z którą jestem dosyć związany, czyli Zwolnieni z Teorii, którzy też można powiedzieć, że można stworzyć, wiesz, pojedynczy projekt społeczny i to jest świetne. Znaczy z reguły, zależy co on dokładnie robi oczywiście, tak? I jak bardzo jest efektywny i optymalizować efektywność wewnątrz pojedynczej organizacji, ale oni nie stworzyli pojedynczego projektu społecznego, tylko w pewnym sensie stworzyli ich tysiące, dziesiątki tysięcy w tym momencie, co roku powstaje ich kilkanaście tysięcy, nie? W samym konkursie, ze względu na to, że właśnie stworzyli jakiś schemat działania, który jest replikowalny przez szerokie grupy osób i dzięki temu powstaje naście tysięcy projektów, które są, które no, w żadnym wypadku myślę, że ta stosunkowo niewielka grupa ludzi, która się zajmuje Zwolnionymi z Teorii, nie byłaby w stanie osiągnąć tak wielkiej efektywności pracując samemu, co nie? Czyli to jest właśnie to. Na poziomie jednostkowym myślę, że możemy optymalizować swoją efektywność, ale olbrzym powinien dążyć do tworzenia tych replikowalnych schematów, które mogą być powielane. I generalnie też zastanawiałem się nad potencjałem, bo to jest sposób jego wykorzystania, ale teraz są miejsca z genialnym potencjałem, które wcale nie jest powiedziane, że miejsca z największym potencjałem, czy ludzie z największym potencjałem faktycznie go wykorzystują. I to jest w pewnym sensie przerażające, więc teraz zastanawiałem się, co można z tym zrobić, tak? Jaka jest, powiedzmy, różnica między Wenezuelą, która ma, tak w kategoriach czysto ekonomicznych myśląc, nie? Ale też mam wrażenie, że znaczy nigdy tam nie byłem, ale z tego co wiem, to mają mnóstwo piękna naturalnego, mają mnóstwo też czysto tak w ekonomicznych kategoriach mają mnóstwo ropy, którą mogą wydobywać i sprzedawać, ale z jakiegoś powodu ludzie tam żyją w tym momencie bardzo biednie, tak? A z drugiej strony mamy taką Norwegię, która jest jednym z najbogatszych państw na świecie, w którym mam wrażenie, że żyje się ludziom bardzo dobrze, którzy mają trochę mniejsze złoża od nich, ale byli w stanie wykorzystać ten potencjał znacznie lepiej. I tak już kończąc, bo jestem w tym momencie w centrum Nairobi, w ogrodzie botanicznym obok ich Muzeum Narodowego i zacząłem myśleć sobie o tym, że sama chęć rozwoju i sama chęć transcendencji wcale nie musi do niej prowadzić, nawet jeżeli jest bardzo silna, nie? Tutaj, może powiem dokładnie o czym mówię, tutaj ludzie modlą się co najmniej 5 razy dziennie, tak? Są tutaj meczety, z których, jak się dobrze pamiętam, muzeini wyśpiewują czy wykrzykują modlitwy 5 razy dziennie od wczesnego poranku do zachodu słońca. I kurczę, modlisz się 5 razy dziennie, tak? Składasz, czołem dotykasz ziemi przy modlitwie i prosisz 5 razy dziennie, co, tak? Każdego dnia o transcendencję. Chcesz wzrosnąć w jakimś sensie, nie? Ale mimo wszystko mam wrażenie, że mimo wielkiej chęci tutaj się to, kurczę, nie wiem, pokażę wam. Jestem w stolicy kraju, tak? Wielkie miasto z wielkim Muzeum Narodowym. Teraz go tutaj nie widać, ale ono ewidentnie jest bardzo... No, mnóstwo pieniędzy poszło na jego zbudowanie.
zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tak, to są ogrody botaniczne tuż obok niego. Tutaj może, nie wiem, czy to dobrze widać, ale tu są wszędzie, płyną tą rzeką śmieci. Tam dalej, tutaj jest taka cała kupa tych śmieci usypanych. I to nie jest jakieś wyrwane z jakiejś gorszej dzielnicy. To jest, wiecie, to jest środek miasta, tak? W miejscu, które mam wrażenie, że pieniędzy im tutaj nie brakuje, ale właśnie mam wrażenie, że brakuje czego innego, że za wielką chęcią i wielkim potencjałem, bo kurczę, to jest miejsce, wczoraj byłem pod Kilimandżaro, no naprawdę powalający kurczę widok, ale mają tyle piękna naturalnego, mają genialne parki narodowe, mają niesamowitą faunę i florę, tak? Ale kurczę, z jakiegoś powodu, nie wiem, nie mam wrażenie, że szczególnie ich. Jezus Maria, co to jest za robal? Ja pierdzielę, okej. Okay. Usiadł mi na ręce robal wielkości, jakiś czarny robal wielkości mojego palca. Dobra, przepraszam. No właśnie, widzicie, tego jest tutaj mnóstwo. Wydaje mi się, że kurczę, w ich kulturze śmiecenie powinno być właśnie szczególnie stygmatyzowane, tak? Powinno być szczególnie uznawane za szczególnie złe, bo mają szczególnie niesamowitą naturę, ale jednak tutaj to jest normalne i wszyscy śmieci wyrzucają do rzeki, na chodnik. Zresztą tutaj jak idę, to też leżą jakieś kurcze papierki po batonikach co parę metrów no i tak dalej. Jakby, i to się przejawia, mam wrażenie, tutaj wszędzie. Więc to jest to. Sama chęć nie jest wystarczająca. Wydaje mi się, że za chęcią poruszania się wyżej, za chęcią transcendowania, za chęcią rozwoju powinny potem pójść właśnie działanie i optymalizacja tego działania, które w pewnym sensie prowadzi do tego wzbijania się wzwyż. A jeżeli, i to jest bardzo trudne na poziomie jednostkowym, ale jeżeli już jesteś w stanie, a jeżeli masz aspiracje do tego, żeby być jednym z olbrzymów, na barkach którego będą stały kolejne pokolenia, to myślę, że powinieneś raczej być zainteresowany tworzeniem replikowalnych sposobów działania, sposobów zachowania, które zwiększą ogólno społeczną efektywność i prowadzą do znacznie szybszego wzrostu. No, to są moje myśli na teraz. Dzięki, pozdrawiam ze środka, kurczę, Afryki.